jest to marka naturalnych kosmetyków z segmentu premium. Współtworzymy ją razem z Weroniką Rosati. Oprócz tego, że są to kosmetyki naturalne, są to też kosmetyki wegańskie, są one nietestowane na zwierzętach. Dodatkowo też bardzo zwracamy uwagę na dbanie o środowisko, więc nasze produkty pakowane są w szklane słoiczki, które nadają się do recyklingu, więc też staramy się wpisywać w ten trend, który dzisiaj obowiązuje na świecie. Wygląda to tak, że my głównie inspiracje czerpiemy z Kalifornii, stamtąd, gdzie mieszka na co dzień Weronika Rosati. No i tak to wygląda. Może teraz ty coś o historii powiesz. Tak, więc spółka została stworzona w tym roku z tego powodu, że my musieliśmy być spółką akcyjną, żeby wejść na crowdfunding. Wcześniej prowadziliśmy swój biznes jako działalność gospodarcza i ona zaczynała się od kosmetyków dla kobiet w ciąży pod marką Bella Mama. Ta marka cały czas istnieje i będzie istniała, jest teraz własnością La You, więc przez to, że mamy emisję na platformie crowdfundingowej, musieliśmy stać się spółką akcyjną. Więc ta nasza historia samej spółki La You jest dość krótka, ale wynika to z formalnych względów. Na pewno naszym wyróżnikiem, takim głównym wyróżnikiem jest to, że wszystkie produkty oparte są na wodzie kokosowej. To jest taki nasz główny, co ważne, aktywny składnik, który działa doskonale na skórę, bo ją rozświetla i wygładza, i ujędrnia. Więc tak naprawdę taki mamy plan, żeby rzeczywiście wszystkie nasze też przyszłe produkty, które właśnie mamy w planach, opierały się na wodzie kokosowej. To jest nasze główne założenie. Dodatkowo to, że współpracujemy z Weroniką Rosati. Teraz tak naprawdę z racji takiego trendu nowego, jak celebratyzacja życia, czyli jednak podglądanie tych gwiazd, czyli aktorek, piosenkarek na różnych mediach społecznościowych typu Instagram czy Facebook, spowodowało, że ludzie tak naprawdę coraz chętniej kupują i to nawet już deklarują, że tak naprawdę ponad połowa Polaków właśnie chętniej kupuje produkty, których powiedzmy używają na co dzień bądź po prostu pokazują jak gdyby co kupują, czy czego ewentualnie nie polecają też, tak, czyli po prostu wszystko to w ten sposób wygląda, że ta celebratyzacja życia stała się na tyle popularna, że my też poszliśmy z duchem tego trendu i dlatego po prostu współpracujemy z Weroniką Rosati, jest ona dyrektorem kreatywnym. To jest nasza taka wielka siła, ponieważ my nie jesteśmy jedną z firm kosmetycznych, tylko my swoją markę tworzymy z Weroniką Rosati, jedną z najsłynniejszych aktorek w Polsce. Dzięki temu nasza rozpoznawalność będzie, a nawet można powiedzieć już jest na bardzo wysokim poziomie, czyli nasza przewaga polega na tym, że oprócz bardzo innowacyjnych produktów, w których mocno rozwijamy receptury, mamy jako akcjonariusza i dyrektor kreatywną osobę, dzięki której możemy zbudować rozpoznawalność naszej marki na bardzo wysokim poziomie. My zdecydowaliśmy się na emisję crowdfundingową z dwóch względów. Chcieliśmy pozyskać grono ambasadorów, którzy pomogą nam rozsławić naszą markę, i oczywiście chcieliśmy pozyskać środki, które pozwolą nam przyspieszyć nasz rozwój. Dzięki pozyskanym środkom możemy szybciej zbudować markę, szybciej rozszerzyć nasze portfolio. Chcemy pozyskać 995 tysięcy za 11% akcji. I nasza emisja już trwa, więc możemy się pochwalić tym, że już mamy ponad 100 inwestorów, akcjonariuszy, którzy zainwestowali w naszą spółkę ponad 200 tysięcy złotych. Jest nam z tego powodu niezmiernie miło. Także mamy jeszcze ponad 70 dni emisji. Będziemy zachęcać
opowiadać o spółce. Liczymy na to, że dołączy do nas jeszcze wielu inwestorów, którzy z nami będą budować tą markę i mam nadzieję, że to będzie dla nich również fascynująca podróż. Oczywiście my na ten moment koncentrujemy się na naszej aktualnej emisji, ale w naszych planach długoterminowych nie wykluczamy New Connectu, a wręcz jest to jednym z planów w perspektywie 3, maksymalnie 5 lat, bo wiemy, że dla inwestorów jest to ważna informacja, więc my na pewno byśmy chcieli być częścią rynku giełdowego, więc takie plany mamy. Na razie koncentrujemy się na naszej pierwszej emisji. Chcemy zrealizować cele, które sobie postawiliśmy przed nami. Już wkrótce premiera naszych kosmetyków. Będziemy biznesowo koncentrować się na tym. Także na pewno w następnych latach chcielibyśmy pojawić się na giełdzie polskiej, w tym przypadku w New Connectie. Sprzedaż swoich produktów rozpoczynamy od własnego e-commerce'owego sklepu. To jest dla nas narzędzie, które jest podstawową platformą sprzedaży, ale również prowadzimy rozmowy z drogeriami stacjonarnymi i internetowymi. Nie ukrywamy, że przez to, że nasze kosmetyki pozycjonowane są jako produkty premium, niekoniecznie chcemy wejść do masowej dystrybucji. Raczej to są drogerie, które mają właśnie produkty innowacyjne, ciekawe, troszeczkę droższe niż inne, więc to na pewno jest nasz kierunek. Dodatkowo my bardzo pracujemy nad poszerzeniem asortymentu. Chcemy, żeby nasz biznes był bezpiecznie i zdrowo zdywersyfikowany. Oprócz tego, że mamy markę premium dla kobiet, którą reprezentuje i współtworzy Weronika, dodatkowo mamy markę kosmetyków dla kobiet w ciąży. Wchodzimy też w kolejne segmenty rynkowe, jeśli chodzi o kosmetyki. Dodatkowo będziemy uzupełniać nasz asortyment poprzez produkty niekosmetyczne, ale wpływające prozdrowotne, typu szoty, które są dość dzisiaj popularne, kolagenowe czy witaminowe. To kierunek prozdrowotny jest dla nas takim kluczem na następne lata. Także dystrybucja. Zaczynamy od e-commerce'u. To nie będzie jedyny sposób dystrybucji. Promocja naszego brandu oczywiście będzie wielokanałowo się odbywała. Jednym z elementów jest obecność i promowanie przez Weronikę, która swoimi nazwijmy to mocą swoich social mediów zapewnia nam jakiś poziom rozpoznawalności. Oprócz tego praca z influencerami to jest dla nas kluczowa sprawa i strategicznie jedna z najważniejszych. Nie chcemy się ograniczać tutaj tylko do naszej dyrektor kreatywnej, ale chcemy rozszerzyć potencjalne współpracę z innymi gwiazdami, więc te plany na dzisiaj nie zdradzimy szczegółów ich, ale to wszystko jest dość precyzyjnie zaplanowane. Dużo się będzie działo w tym roku, także wchodząc, inwestując w dzisiejszym momencie w spółkę, tak naprawdę inwestor może oczekiwać tego, że wartość jego akcji przez następne lata powinna znacząco wzrosnąć. Ja chciałam tylko dodać, co też bardzo istotne, oprócz tego, że kosmetyki naturalne, tak jak Paweł przed chwilą wspomniał, również różnego rodzaju shoty,
witaminowe, kolagenowe, które będziemy stosować od wewnątrz, czyli taka pielęgnacja skóry, pielęgnacja w ogóle ciała, organizmu od wewnątrz i od zewnątrz, to jest bardzo ważne, czyli też wpisywanie się w ten taki trend zdrowego stylu życia. To, co tak naprawdę też pandemia, można powiedzieć, pogłębiła, tak? Bo ludzie jednak zyskują coraz większą świadomość, zastanawiają się nad tym, jak należy lepiej o siebie zadbać, żeby też przede wszystkim nie zachorować, żeby po prostu dbać o siebie, więc generalnie tutaj tak to wygląda, że zdecydowanie chcemy się wpisywać w ten trend, iść z duchem tego trendu, więc tak będziemy rozwijać markę. Tak będziemy rozwijać. Kampania crowdfundingowa dzieje się troszeczkę niezależnie od naszych biznesowych planów, dlatego że my premierę kosmetyków i pierwsze sprzedaże będziemy notować już w maju i czerwcu. Także kampania będzie kończyła się 17 lipca. My startujemy z pierwszą serią kosmetyków La You by Weronika Rossati w końcówce maja. Także to zajmuje nam dzisiaj dużo, dużo pracy i na tym się koncentrujemy. W następnych miesiącach, to jest około sierpnia, września, wprowadzamy kolejne produkty, które rozszerzają nasze portfolio i będą budowały skalę naszej działalności. Nie ukrywam, że mocno planujemy na koniec roku debiut marki dla mężczyzn, która będzie się nazywała La You Men. Wokół tego brandu będziemy chcieli też mocno pracować. Także no, bardzo dużo planów, bardzo dużo pracy, bardzo dużo wyzwań, ale tego się nie boimy. Działamy z uśmiechem i no, wkrótce inwestorzy, mam nadzieję, zobaczą efekty naszych prac.